Pierwsza legalna Solidarność to tylko i wyłącznie działalność na terenie zakładu pracy. Później dopiero w podziemnej to przeszedłem na szczebel regionu, natomiast pierwsza nie. Akcje protestacyjne były organizowane wspólnie przez Prosunchem i przez Librokwas. Uzgadnialiśmy pewne pociągnięcia. Muszę powiedzieć, że w tym czasie ja nie byłem zwolennikiem. Myślałem, że więcej osiągniemy legalną działalnością Solidarności. Po prostu taki miałem może krzywy ogląd tego wszystkiego. Natomiast tak, dobraliśmy udział w akcjach wspólnie zorganizowanych, strajku na pracowników, jeżeli w ogóle w biurze projektu można zorganizować strajk, bo no, powiedziałbym, specyfika pracy biura projektów polega na tym, że przez 2/3 wykonywania projektu było coś w rodzaju strajku, a dopiero 1/3 się porządnie pracowało. No ale tak, ale jakieś symbolicznie oczywiście tak.